Słyszą Państwo komendy na torze szóstym do tyłu, na torze szóstym do tyłu, prawda? To są komendy dla zawodników zajmujących odpowiednie tory, nierówno ustawionych, to znaczy kiedy ich kajak wykracza poza linię startu. No, widać, że nerwowo rozpoczyna się ten wyścig. Teraz tor piąty z kolei wysuwa się do przodu, a na torze piątym Bułgarzy Tihili Girinow i Donkow. No teraz chyba wszystko dobrze. Dziewiątka, Związek Radziecki do tyłu. Chyba też był minimalny falstart, no ale nie ma drugiego strzału. Poszli. Bardzo ostro osada Związku Radzieckiego od razu na pierwszych metrach, mimo że start chyba nie był najlepszy. Na drugim torze Rumunii, Polacy na torze pierwszym najwyżej. Jeszcze sytuacja absolutnie niewyjaśniona. Tor czwarty, piąty, a więc Austriacy i Bułgarzy niemal równo. Ten prowadzenie Związku Radzieckiego, numer dziewiąty, tak, Gorbaczew Kratasiuk. 122 uderzenia wioseł. Na drugiej pozycji toru drugiego osada rumuńska Konsita Simosenko. I tor czwarty Austriacy Hediger Pfaff. Ale minimalnie na torze szóstym Węgrzy chyba teraz zrównali się z Austriakami, a nawet są minimalnie lepsi. Nasza osada na dalszej pozycji. A więc dwójka Związku Radzieckiego, później Rumunii. Tor szósty, Węgrzy. Demeratkaj. Ale bardzo mocno zbliżyli się do Rumunów. Półmetek. Dalsze osady. Czwarta osada, czwarte miejsce naszej osady. Dobra pozycja, wysoko. Mają szansę dogonić Rumunów, którzy są na trzeciej pozycji aktualnie. Najniżej Związek Radziecki, później Węgry, Rumunia i Polska. 116. Już tempo słabnie. Ale to już za chwilę będzie. Teraz 300 metrów, za moment będzie 250. Dobra pozycja Polaków, czwarte, trzecie miejsce. Walka między osadami Polski i Rumunii. Widzą Państwo tablicę, 250 metrów, Związek Radziecki, później Węgry i później ex aequo Rumunia i Polska. Pozostałe osady z tyłu. Rumunia minimalnie na trzeciej pozycji przed Polską. 200 metrów do mety. Chyba Polacy przyspieszyli teraz. Rumuni zostają z tyłu. Trzecia pozycja Polaków. Związek Radziecki, Węgry, Polska, Rumunia. Taka kolejność. Polacy uzyskują przewagę. Jest jeszcze ogromna szansa. Rumuni nie wytrzymują tempa, ale przyspieszają osady na dalszych pozycjach, ale tam jest znaczna strata ponad jednej długości kajaka. Trzecia pozycja Polaków, a więc Związek Radziecki. Później tor szósty Węgry i tor pierwszy Polska. I teraz czekajmy tylko na celownik. Ogromne emocje. Związek Radziecki, Węgry, Polska. Już trzymajmy się tej linii mety. Związek Radziecki za chwilę. Dzwonek. Węgry i Polska. Brązowy medal. Szuszkiewicz-Pisz. A więc mamy medal w kajakach. Trzeci medal w historii tej konkurencji startów polskich osad. Nie płynęli na pierwszym odcinku zbyt dobrze. Zostali z tyłu. Byli na szóstej, na siódmej nawet pozycji przez moment, ale później przesuwali się do przodu. Trzymali równe tempo. Różne taktyki stosują tu zawodnicy. I wygrywa ta, która okazuje się w tym dniu właśnie najlepszą. Pięknie popłynęli Polacy. Za chwilę rozlegną się z megafonów
Kera. Nieodzowny rytuał. Kajak Bayer Männer 1000 Meter. Ceremonie protocolaire olympique kajak bi om 1000 Meter. Olympic victory ceremony. Kajak pairs men 1000 meters. Die Medaillen werden überreicht von Herrn Vitali Mirnov, Mitglied des IOC. In seiner Begleitung befindet sich Herr Charles de Coqueremont, Präsident der ICF. Erste und Olympiasieger Nikolai Gorbatschew, Viktor Kratashuk, UdSSR. Medaille Nikolai Gorbatschew, Viktor Kratashuk, UdSSR. Silver Medal Nikolai Gorbatschew, Viktor Kratashuk, Soviet Union. I w tej chwili Witalij Smirnow zawiesza złote medale, dekoruje tymi medalami Mikołaja Gorbaczowa i Wiktora Kratasiuka. Medaille d'argent, silver medal, Józef Demme, Janusz Radkoj, Ungarn. Józef Demme, Janusz Radkaj, srebrni medaliści z Meksyku, również srebro tutaj. Podobnie jak reprezentanci Związku Radzieckiego, a więc wierna kopia wydarzeń sprzed 4 lat. Jedynie zmiana warty na trzecim miejscu. Nie ma Austriaków na trzecim miejscu. Są Polacy. Władysław Szuszkiewicz, Rafał Pisz. Lat czekaliśmy na medal w kajakarstwie. A już tak bliscy byliśmy w kajakarstwie górskim.